czcigodni księża z księdzem prałatem, proboszczem Stefanem na czele, szanowni przedstawiciele władz samorządowych z panem prezydentem prześwietnego miasta Sosnowca na czele, z szanownym panem przewodniczącym Rady Miejskiej Sosnowca, drogie druhny i druhowie strażacy, hutnicy, drodzy górnicy i ci, którzy z ogniem pracujecie, szanowne poczty sztandarowe, umiłowani w Chrystusie Panu. Zacznijmy od podziękowań. Podziękowań tym, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach, ale pracują dla naszego dobra. Tym, którzy kiedy wyruszają do tej pięknej swojej posługi, pracy, to narażają własne życie. A czynią to po to, ażeby życie drugiego człowieka ratować. A czynią to także po to, ażeby pomnażać dobrobyt nas wszystkich, naszej ukochanej ojczyzny. Aby tego dziedzictwa, które zostało nam przekazane przez naszych dziadów, pradziadów, ojców naszych, chronić, strzec. Tak, abyśmy je mogli ku naszemu dobru rozwijać. To, co mamy, byśmy się cieszyli tymi dobrami, które zostały nam dane i które są konieczne do godziwego życia. Ślemy więc dzisiaj w sposób szczególny podziękowanie za trud, poświęcenie, jakże ważną i istotną dla naszego życia pracę. Pracę strażaków, pracę górników, pracę hutników i tych, którzy pracują z ogniem w trudnych i bardzo niebezpiecznych warunkach. Pomimo, że człowiek bardzo się rozwinął, pomimo, że w ostatnich, zwłaszcza latach, doszło do wielkiego rozwoju nauki i techniki, to jednakże żywioł ogień pozostaje nieokiełznany. Przeraża nas jego moc niszczycielska. I człowiek widzi, że sam sobie z tym żywiołem nie poradzi. Że trzeba liczyć na większą siłę niż na jego zdolności, umiejętności, chociażby najlepsze. To jednak trzeba nam pomocy z nieba. Trzeba nam tej niezwykłej mocy i siła z nieba wysokiego do tego, aby okiełznać ogień i aby on służył. Bo kiedy jest ujarzmiony, to przynosi światło, to przynosi, jakże upragnione przez człowieka, ciepło. Trzeba nam liczyć na pomoc z nieba, a nie tylko na swoje własne siły. I tak to czynią ci, którzy mają do czynienia z tym żywiołem. Powierzają siebie, swoje rodziny, swoją pracę, ich patronowi, świętemu Florianowi, który z nieba w sposób szczególny spogląda na tych, którzy pracują w niebezpiecznych warunkach, gdzie dochodzi do wybuchu, gdzie panuje ogień. Życzymy więc wam i drodzy strażacy, górnicy, hutnicy i ci, którzy z ogniem pracujecie i macie do czynienia z tym żywiołem, abyście wychodząc z domu zawsze do niego cali i zdrowi wracali. Żeby były w naszym kraju stworzone takie warunki, abyście mogli bezpiecznie pracować. Niech dobry Bóg za przyczyną waszego patrona, świętego Floriana, obdarza was roztropnością. Obdarza was także mądrością, abyście potrafili ten żywioł okiełznać. Tak, żeby wam szkody nie wyrządził, ale także i nam wszystkim. Życzymy wam dużo też zdrowia, obfitości, łask Bożych. Niech dobry Bóg czuwa nad wami. Byście byli radością, wracając do swoich domów,
waszych bliskich, waszych rodzin, znajomych. Tego wam z całego serca przy okazji tego waszego wielkiego, wspaniałego święta życzę. Ale tak jak słyszeliśmy na początku mszy świętej, modlimy się także do świętego Floriana o to, ażeby pomógł nam opanować ogień naszych namiętności, które wiemy, że także potrafią być niszczące, dewastujące, bardzo komplikujące także życie człowieka, wtedy, kiedy właśnie nie są okiełznane. Przychodzi nam walczyć z siłami zła. I też widzimy, że jesteśmy za słabi, aby pokonać te siły, które zmierzają do zniszczenia życia człowieka. Przyzywamy więc w tych momentach, kiedy przychodzi nam walczyć ze złem w sobie i tym, które panuje na świecie, świętego Floriana. Ale idziemy także za radą Pana Jezusa Miłosiernego i przypominamy sobie, co powiedział siostrze Faustynie. Ona, wiecie, to wszystko skrzętnie w dzienniczku spisała. I tam czytamy w tym momencie, kiedy ona miała również stoczyć walkę ze złem, z pokusami złego, to Pan Jezus jej radził, żeby w tych momentach bardzo ważnych dla życia człowieka, żeby przyzywać pomocy. I mówi dokładnie Maryi i świętych. I o pomocy świętych już mówiliśmy, o świętym Florianie, że jego również, kiedy trzeba stoczyć bój, dobra ze złem przyzywamy. Ale dzisiaj, kochani, przy okazji tego odpustu, chciałbym też zwrócić uwagę na pomoc Maryi. Na tę pomoc, która udzielana jest nie tylko strażakom, hutnikom, górnikom i tym, którzy pracują z ogniem, ale pomoc, która jest udzielana nam wszystkim. Otóż, tak jak już to wspomniał ksiądz proboszcz, my przeżywamy w tym roku stulecie objawień fatimskich. Ja bardzo pragnę, aby w naszej diecezji, przy okazji naszej peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, która nawiedza nasze rodziny, nasze domostwa, ażeby zwrócić uwagę na jej orędzie, te sprzed 100 lat, bo okazuje się, że jest ono bardzo aktualne. Dlaczego? Bo Pani Przenajświętsza sercem obolałym wstępuje z nieba, co jest wydarzeniem niezwykłym, ukazuje się trojgu dzieciom z pewnym orędziem, które mówi o czym? Mówi o niebezpieczeństwach, jakie mają przyjść na ziemię, o nieszczęściach, o tragediach. Mówi o II wojnie światowej. To wszystko jest zakryte przed ludźmi. Przyszłość dla nas, kochani, owiana jest tajemnicą. My nie wiemy nawet, co się stanie z nami za chwilę, za dzień, za rok. Jakie będą nasze losy? Przyszłość dla nas jest tajemnicą. I Matka Boża przychodzi do ludzkości, która przeżywa wielką tragedię, pierwszą wojnę światową, gdzie także i te kataklizmy, gdzie zło panuje, terror, gdzie śmierć zbiera swoje ogromne żniwo, przychodzi do tej obolałej ludzkości i mówi o sposobach uniknięcia przyszłych tragedii, nieszczęść. Ona pragnie naszego dobra. I jednym ze sposobów unikania zła, zwycięstwa nad złem, jakie przekazuje nam Matka Boża tam w Fatimie i z czego myśmy powinni skorzystać, to jest nabożeństwo tak zwanych pierwszych sobót miesiąca. 5 pierwszych sobót miesiąca. I o tym dzisiaj, kochani, chciałem wam powiedzieć, abyście to wzięli sobie do serca, bowiem już pojutrze będzie jedna z takich sobót pierwszych miesiąca. I czy nie warto by było podjąć tę praktykę tychże sobót zgodnie z wolą Pani Przenajświętszej? Po co? Po to, aby uchronić od nieszczęść nas, naszą kochaną Ojczyznę, ale także i świat cały. Otóż, co mówiła Pani Przenajświętsza, jak się ukazała w Fatmie? Mówi o tym, że przyjdzie i poprosi o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty.
I po kilku latach, dokładnie w tych objawień, w 1925 roku, ponownie ukazuje się siostrze Lucji i mówi jej dokładnie, na czym mają te pierwsze soboty polegać. I mówi tak: córko moja, spójrz, serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierny stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmuj w moim imieniu. To jest bardzo ważne. Pani Przenajświętszy mówi, idź oznajmij ludziom, także nam, w tej parafii, w Sosnowcu, w Polsce, idź, powiedz. I co mam powiedzieć? Że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 pierwszych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. Bardzo ważna jest intencja. Zadośćuczynienia. Czyli chcę wynagrodzić Pani Przenajświętszej za grzechy, za zło, które się na świecie dokonuje, które Boga obraża i krzywdzi drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. Ale zobaczcie jeszcze, Pani Przenajświętsza dokładnie mówi o spowiedzi świętej, o komunii świętej. Siostra Lucja później się pytała kiedyś Pana Jezusa, no ale niektórzy mogą mieć problem w wyspowiadaniu się w pierwsze soboty. Pan Jezus mówi, może być kilka dni przed. Najważniejsze jest, żeby serce było czyste. Wiemy, że niektórzy też praktykują pierwsze piątki miesiąca. Trzeba odmówić jeden różaniec i 15 minut rozmyślać nad tajemnicami różańcowymi. I z tymi nabożeństwami nie tylko związane jest ratowanie świata, ale coś jeszcze więcej. Zobaczcie, co Pani Przenajświętsza obieca, jaka jest obietnica. Ona jest bardzo ważna. Mówi, przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia. My w życiu przeżywamy różnego rodzaju trudności, problemy, kłopoty. Musimy stawić czoła różnego rodzaju sytuacjom, bardzo też przykrym, trudnym, niełatwym. Ale kochani, to jeszcze nie jest najtrudniejszy moment naszego życia. Jaki to jest najtrudniejszy moment? To jest chwila śmierci, kiedy ciało zostaje opuszczone przez duszę, kiedy dusza odłącza się od tego ciała. Przeczytajcie sobie dzienniczek, ile razy tam była mowa o konających, o tej walce, która się toczyła. I Pani Przenajświętsza mówi, jeżeli wy będziecie odprawiali te nabożeństwo pierwszych 5 sobot miesiąca, to ja przyjdę w tym najtrudniejszym momencie, który was czeka. I będę was wspierać i pomagać. I to jest także jeden z powodów, dla których warto odprawić nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. I do tego was zachęcam, nie tylko was, kochani, ale także i naszych wspaniałych strażaków, górników, hutników i wszystkich tych, którzy z ogniem pracują. Amen.